znakomity eseista polski, komentator literatury i sztuki, tłumacz, Konstanty Jeleński, który całe swoje życie przeżył w Paryżu, w każdym razie na emigracji, zmarł w 1987 roku, zasłużony dla literatury polskiej, twierdził, że nic nie dzieje się przypadkowo. Uknął takie powiedzenie, że są jedynie nieprzypadkowe zbiegi okoliczności. Należą do nich spotkania, jakie spotykają różne osoby, trafiają na różne osoby, które ważą na ich losach, często w sposób decydujący rozstrzygają o ich życiu. Cechą konstytutywną owych nieprzypadkowych zbiegów okoliczności jest to, że musiały się wydarzyć. Dzisiejszy wieczór cechuje kilka takich nieprzypadkowych zbiegów okoliczności, o których chciałbym Państwu opowiedzieć. Nieprzypadkowym zbiegiem okoliczności jest to, że dzisiaj tu, w tym miejscu, w Krasnogródzie, w dworze Kunatów, w dworze, który w biografii Miłosza, jak się okazało, odegrał tak decydującą rolę, że ważny jest dla jego obecności po śmierci, na dzisiaj i zapewne dla przyszłości. Nieprzypadkowym zbiegiem okoliczności jest więc to, że w tym miejscu właśnie jest dzisiaj jako poeta, pisarz Wojciech Kas. To Wojciech Kas bowiem jakiś pierwszy w tak dosadny sposób, dobitny sposób upomniał się o Kunatów, właścicieli tego majątku nad jeziorem Hołny w kontekście właśnie biografii Miłosza. Jest bowiem autorem książki Aj, moi dawno umarli, którą opublikował w 1996 roku. Kiedy ją pisał, jak przypuszczam, nie do końca sobie zdawał z tego sprawę, na jaki trop wpadł. Tropił bowiem sopockie ślady Miłosza, a one zaprowadziły go do takiej niewielkiej miejscowości na Żuławach, Drewnicy, do której trafili Miłoszowie repatriowani z Wilna w 1945 roku. W tej to wiosce zamieszkali właśnie i przez parę lat tam byli, aż przenieśli się do Sopotu. W Drewnicy zmarła matka poety, osoba niezwykle istotna w biografii Miłosza. W Drewnicy mieszkały Gabriela i Janina z Kunatów, właścicielki Krasnogródy, tego dworu, w którym dzisiaj jesteśmy. Można tę historię byłoby snuć, ale poprzestańmy po prostu dzisiaj na tym. Istotne jest właśnie to, że Wojciech Kas w tej książce te losy powojenne Kunatów opisał, że sięgnął do tego dworu, do źródła. Bezcenne jest to, że w tym swoim opracowaniu umieścił fotografie, które już w tej chwili są unikatowe. A teraz sam, jak stwierdziłem, nieprzypadkowo w tym dworze się znalazł. Przywitajmy go serdecznie. Witam też bardzo Państwa tutaj w ten piękny październikowy wieczór. Nieprzypadkowym zbiegiem okoliczności było to, że późną wiosną 1996 roku Małgorzata Czyżewska, pani obecnie na Krasnogródzie, zapytała mnie, czy znam Wojtka Kasa z Sopotu, który napisał książkę między innymi o związkach Miłosza z Sopotem. Suwalszczyzną. Nie znałem ani autora, ani książki. Wówczas Małgorzata powiedziała mi tylko tyle, że
pracuję w Urzędzie Miasta Sopot. Zadzwoniłem więc do pana Kasa, bo tak to było, we wskazane miejsce. Rozmowa, jak na pierwszą, trwała krótko, jedynie godzinę. W jej wyniku umówiliśmy się na Suwalszczyźnie, bo tak już z Wojtkiem, bo tak już wtedy było, na spotkanie. Po paru miesiącach do tego spotkania rzeczywiście doszło. Kolejnym nieprzypadkowym zbiegiem okoliczności było to, że ta rozmowa, jaką wówczas przeprowadziliśmy, potoczyła się tak, a nie inaczej. I dla nas okazała się też brzemienna, dla nas obu zresztą. Może nie jest ładnie cytować siebie, ale pozwólcie państwo, ja tą sytuację już raz opisałem i lepiej bym tego już nie zrobił. Tematem naszych rozmów podczas tego pierwszego spotkania nie była poezja noblisty, chociaż i o niej powiedzieliśmy sobie niemało. Podczas naszego pierwszego popołudniowego spotkania, czyli wzajemnego rozpoznawania się, nieopatrznie napomknąłem o wolnym w niedalekiej przyszłości miejscu pracy w Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Leśniczówce Pranie na Mazurach, które było oddziałem Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Kiedy drugiego dnia rano podjechałem samochodem pod pensjonat nad jeziorem Dowcin po swoich gości, Wojtek był tutaj wówczas z Jagienką, by zabrać ich na wyprawę, zostałem najpierw usadzony w fotelu i zmuszony do kilkakrotnego, coraz bardziej szczegółowego opowiadania o Muzeum Autora Zaczarowanej Dorożki i Leśniczówce nad Jeziorem Mickim. Starałem się w swojej opowieści, przeczuwając, co się święci, mnożyć niedogodności zamieszkiwania w tym miejscu. Z dala od Sopockiego Amfiteatru, w którym, od Sopockiego słynnego Deptaku, po którym, od sięgającego niemal za granicy mola, którym, do morskiego wiatru, dzięki któremu. Na nic to się zdało, nic nie pomogło. We wrześniu 1997 roku to ja odwiedziłem Wojtka i Jagienkę w Leśniczówce Pranie. Nieprzypadkowym zbiegiem okoliczności było to, że po dwuletnim pobycie w Praniu okazało się, że Wojtek Kas ma już dużo wierszy. Pisał je wcześniej, pisał je od 1984 roku, czasu studiów. Ale zadebiutował książką dopiero w 1999 roku, późny debiut, ale znaczący. Patronowałem temu tomikowi, ma on tytuł Do światła. Przypominam, że jeden z tomików Czesława Miłosza zatytułowany jest Światło dzienne. Już w tym debiucie autor opowiedział się za byciem w rzeczywistości, za opisywaniem świata przez wiersz, za konkretem przeciw literaturze szyderczej. Opowiedział się po stronie Miłosza, po stronie ocalania. I tak jest do dziś. Nieprzypadkowym zbiegiem okoliczności więc jest to, że ani organizatorzy tego dzisiejszego spotkania, jego bohater, przygotowując się, nie zdawali sobie sprawy, że odbywa się ono prawie dokładnie 18 lat od pierwszego przyjazdu Wojtka tutaj, w to miejsce, do Krasnoludzkiego Dworu, który wyglądał zupełnie, ale to zupełnie inaczej, niż wygląda dzisiaj. Oddaję tutaj głos Wojtku. Dobry wieczór państwu. Małgosiu, Krzysztofie, dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę gościć tak znamienitych gości, również z Litwy, i tłumaczy literatury, właściwie poezji litewskiej. Miałem okazję wczoraj być na tym spotkaniu w Sejnach i muszę powiedzieć, że to była jedna z największych niespodzianek, których zupełnie nie przewidywałem, ale jak to mówi Konstanty Jeleński, nic się nie dzieje z przypadku. Rzeczywiście miałem okazję posłuchać wczoraj, nie powiem, ale wybitnej poezji. Był to świeży wiatr z Litwy. Poczułem ogromną świeżość tej poezji.
Czasami jestem zmuszony czytać różną poezję, tą poezję, która jest przeintelektualizowana, która nastawia się tylko i wyłącznie na język, na jego gry, na pojęcia, poezja umysłu tylko i wyłącznie. A tutaj poczułem na sobie piękną energię zmysłowego odbioru świata. Pamiętam, Krzysztofowi powiedziałem pod koniec, że ta poezja nie utraciła związków z naturą i to chyba z tego się właśnie bierze. Także do Krasnogródy, proszę Państwa, przyjechałem przez można powiedzieć, lingwę Lituanię, poprzez język litewski. Także dziękuję tym poetom. Różne dykcje, różne wyobraźnie, różne podejście do języka, ale źródło tej poezji jest jedno. Natura i widać, że ci poeci się plecami do natury nie odwracają. Natura jako bardzo poważne źródło poezji. Obojętnie jakby to brzmiało ogólnie i tak dalej. No i przede wszystkim osadzona też w konkrecie, jak mówi nam Czesław Miłosz, każdy konkret jest metafizyczny. Nie ma inaczej. Proszę Państwa, także od wczoraj bardzo intensywnie odbieram te wszystkie bodźce października. Jak Państwo wiedzą, najbardziej ulubiony miesiąc Czesława Miłosza, właśnie październik, ale także maj, ale z jesieni październik. Dla mnie październik zawsze był osobieniem baroku. I myślę, że jeżeli barok czerpał swoje kształty i kolory, to głównie właśnie z października. Jak Państwo wiedzą, dobrą muzykę barokową najlepiej słucha się w październiku. A kościoły barokowe też najlepiej ogląda się w październiku, bo to są te kolory. Także miesiąc baroku. Najbardziej wzruszyły mnie, proszę Państwa, taka samotna jabłonka, jak szedłem tutaj do Krasnogródy, od Żaga i tam stoi taka samotna jabłonka po lewej stronie. Skosztowałem jabłka z tej jabłonki, wypchałem sobie kieszenie tymi jabłkami, jak takie dziecko, i okazało się, że to jest kosztelowa jabłonka, że to są kosztele. Właśnie jabłka nie do kupienia już na straganach. To jest coś niezwykłego, że mogłem znowu zanurzyć się w smaku koszteli, pięknego jabłka. Ale ja nie będę tak za dużo rozmawiał, to wszystko, Zbyszku, co chciałem powiedzieć. Proszę Państwa, jeżeli się zanurzymy w języku poety, obcujemy z tym poetem, obcowaliśmy długo, a później często do niego wracamy, to chcąc, nie chcąc, pewien zaśpiew, pewna inkantancja z tego poetu musi się jakby przedostać do naszego wiersza. Czasami on się dostaje jakby nieświadomie, ale czasami używam ją bardzo świadomie i ponieważ jestem w tym miejscu, to chciałbym jeden wiersz przeczytać, który właśnie zaczyna się i kończy pewnym odwołaniem się językowym czy też frazowym do Czesława Miłosza. Tytuł wiersza A. Ten siniejący mózg mojej matki w kraju jej dzieciństwa. Ten boski, monstrualny kwiat, który więdnie jak róża, jak wszystkie niepoliczone róże od zakwitnięcia do zgonu świata. Myślę o nim po telefonie Teresy, gdy mówi: twoja matka dryfuje jak łupka kory. A co, jeśli mózg, ten Bóg nowych odkrywców nauki, co jeśli mówi: jam jest świat. Widzę cię, mamo, jak błądzisz, jak z pęku kluczy ubywa jeden po drugim, gdy upadają w śnieg i topnieją, jakby były z gorącego lodu. Sinieje mózg, staje się śnięty, a z nim owoc miasta, w którym przechodzi twoje życie. Czym ono jest teraz? Labiryntem, procesem, pułapką, koszmarem, domem wariatów. Czasem boję się do ciebie dzwonić, żebyś nie pomyliła mnie z umarłym. Powinienem prowadzić cię za rękę, zostawiać w przedszkolu wśród dzieci, chronić przed złym podwórkiem, rozmawiać z innymi matkami o twojej przyszłości. Jaką cząstkę mnie, ile części naszego miasta zdołał już prześwietlić mrok twojego mózgu. Wszystko, co w nim znika,
przenika moją obecność, mniej obecną, biedna matko błądząca po pokojach, ulicach, jak płamliwej kładce, którą nigdy nie były i stać się nie miały. Straszno mi pod czarną dziurą wszechświata. Wydaje mi się, że to wszystko było tylko snem. Piastuj taki sen. Pieści kolki kresu. Jaśminie zimowy, łodygo jaśminu karmelowa, za rolą sikor, bądźcie mi w oknie, bądźcie mi w oknie, karmniku brzozowy, z sikorą, sójką, kowalikiem, bądźcie na długosięki, bądź na długosięki, planeto z łodyg, kometo karmniku, bądźcie mi dla oczu, bądźcie dla oczu, ptasie loty, poświsty, pierścienie wasze orbity, bądźcie na ludzką miarę, ponad ludzką miarę jesteś kosmosie zimny, z lodu, pyłu, gazu, bądź na długosięki, bądź na tę długość, łodygi jaśminowej, ziarna, aureoli pory dniowej i sikorką kresu, bądź mi. Pieśń prorocza. Posadzić drzewo, które będzie jak zielony dom i zasieje las, cały las potomstwa, ale nie ty je wytniesz. Spłodzisz potomstwo, które będzie jak zielony las i spłodzi plemię, całe małe plemię, ale nie ty je pochowasz. Pobudujesz dom, który będzie jak zielone drzewo, pomieści potomstwo, las, plemię, ale nie ty go zburzysz. Wytniesz drzewo, które będzie jak zielony dom, spalisz las, cały las potomstwa, ale nie ty je posadzisz. Pochowasz potomstwo, które będzie jak zielony las i wymordujesz plemię, małe plemię, ale nie ty je spłodzisz. Zburzysz dom, który będzie jak zielone drzewo i wygnasz potomstwo, las, plemię, ale nie ty go odbudujesz. Tak jeszcze, proszę państwa, w 2012 sobie napisałem taki wiersz już na 50. To jest z dzienników snów 2. Ocknąłem się nagle jak ze snu i miałem pół wieku, pół ze stu. Malały miejsca i dykteryjki, daty, imiona, dołebki, szpilki. Chciałem więc objąć coś z całych sił, choćby noc, sidło, kieł, kolczyk, ryty, kolczatkę, oścień z żelaza bity, coś, co warknęło albo poległo, stłuczone lustro, samo dno, porzucone ścierwo, podagrę, motłoch, strach, drzazgę, malinową mgłę albo inny banał, żużel, rdzę, stary sandał, jakbym nigdy nie był tu przez pół wieku, pół ze stu. Wojciech Kaz opublikował dotychczas 13 tomików, wliczając to tomik w języku niemieckim oraz drugie wydanie poszerzone tomu 41. Jak już wspomniałem, pierwszy Do światła ukazał się w 96 roku, ten ostatni Ba w lutym tego roku.
Każdy z tych tomików spotkał się z żywym przyjęciem, z wieloma recenzjami. Start zadebiutował ten debiutancki tom, jak i drugi Jeleń Thorvaldsena zostały nagrodzone liczącą się nagrodą dla właśnie debiutantów Kazimiery Iłokwiczówny, przyznawaną od bardzo wielu lat i nadal jest ona, ta nagroda, kontynuowana. Ale szczególne reakcje krytyki wywołał tom 41, który ukazał się w 2010 roku, który był pisany, zawierający 40, jak zgodnie z tytułem, 41 wierszy, pieśni, który napisany został w szczególnym stanie duchowego napięcia. Świadczy to o tym, większość wierszy pieśni, które złożyły się na tom 41, powstało od końca stycznia 2010 roku do pierwszych dni marca, a największa ich liczba w lutym. Oto data powstania pod wierszami napisana w tym miesiącu. 7, 9, 12, 13, 15 pod dwoma wierszami, 16 pod dwoma wierszami, ale już następnego dnia 17 lutego pod sześcioma wierszami. Jeszcze więcej, bo pod 8, 18 lutego, 19 pod 3 i pod 1, 21 lutego. Byłem przy narodzinach tych wierszy, byłem w tym sensie, że każdego dnia, kiedy powstał wiersz, Wojciech Kasz czytał mi go przez telefon o różnych porach tego dnia. Tak jak został napisany od razu, tak jak słowa niosły następne, następne, bez skreśleń, poprawek i ingerencji. Była to niezwykłe czytanie, niezwykły też był odbiór, bo nie tylko i nie tyle ważne było, o czym one są, ale co tworzą, emanujące z nią siłą. Rzeczywiście przyjęcie tego tomu było niesamowite. Ukazał się już tego samego roku, 2010 w maju. Zyskał wiele recenzji, na tyle, około 20, na tyle, że mogły złożyć się na taką specjalną książkę, 41 wierszy, gdzie powtórzyliśmy ten tomik razem z glosami do tych właśnie pieśni. Napięcie towarzyszące powstaniu tych wierszy było tak ogromne, że zrodziła się obawa, co dalej będzie z twórcą, co dalej nam napisze. Jego przyjaciel, Wojtka przyjaciel, też poeta Krzysztof Kuczkowski napisał na ten temat przejmujący wiersz, który ja Państwu zechcę odczytać. Tytuł Ktoś inny, Wojciechowi Kaszowi z dedykacją, i zaczyna się tak. Wciąż krwawię i jeszcze do końca nie opuściłem przestrzeni, które mnie miały. Tak rozpoczyna się dwuwersem, tym dwuwersem rozpoczyna się ten wiersz, który jest cytatem z notesu. Wojtek od jakiegoś czasu, od paru lat, dobrych paru lat, prowadzi właśnie notes. Jego fragmenty są publikowane od jakiegoś czasu w dwumiesięczniku literackim Topos, który ukazuje się w Sopocie. I te dwuwersy to są właśnie cytat z tego notesu z okresu pisania pieśni, które znalazły się w tomie 41. Wciąż krwawię i jeszcze do końca nie opuściłem przestrzeni, które mnie miały. I naraz je zobaczyłem. Te przestrzenie ugry i fiołki, właściwie sińce, kolory zelżałych gruszek, gnilne plamy następujące szybko jeden po drugim, cykle wegetacji, umieranie, które jest robieniem miejsca życiu. A więc raczej obumieranie, opłukiwanie trumny, która na naszych oczach przemienia się w kołyskę. Tak, a teraz jest marzec, pisze Kuczkowski oczywiście. Pomiędzy brzozami przekwitają kępy śniegu. Obłoki są jak mleko rozlane na jeziorze Nickim. Środkiem nieba przepływa mechaniczny perkos. Pisze słowa, którymi karmią się mniejsze ptaki, bliszki i rudziki. Od strony Świerkowej Alei zbliża się ktoś inny. Jest jak lampa świecąca. Zawiązuje czerwone wstążki, wypływające z rękawów koszuli, śpiewa. Wiersz, jak Państwo łatwo odczytać, jest pełen też
nadziei i rzeczywiście niepłonnej, bo zaraz powstały po trzecie nowe pieśni w tym tomie, z głosami też one są, kilka, a przede wszystkim zrodził się poemat, ba. Poemat w dorobku każdego poety jest czymś wyjątkowym, jest to dzieło no, wielowarstwowe, nawet już samej objętości swojej, tego wymagający wielkiego trudu, wysiłku i uniesienia. I taki poemat spod pióra Wojtka Kasa został, powstał, pod piórem powstał. Pisał go między 9 a 11 kwietnia, więc też bardzo szybko, jak na taką objętość, jak się Państwo przekonacie, 2013 roku. Czeka też nadal na swojego interpretatora. Rzeczy, które się ukazały, nie do końca jeszcze chyba odczytują złożoność tego utworu. Premiera tego czytana, premiera przez autora tego poematu odbyła się w czerwcu 2013 roku w Muzeum imienia Marii Konopnickiej. Następnie podczas Festiwalu Poezji w Sopocie w październiku Wojtek czytał z Towarzyszeniem Muzyka Krzysztofa Napiórkowskiego. Ponownie na festiwalu już w tym roku, Festiwalu Pisz i Śpiewaj Poezję w Piszu. Bardzo interesująca była prezentacja tego utworu w Salonie Poezji w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Odbyła się w maju tego roku. Nie czytał go autor, ale dyrektor teatru Kazimierz Orzechowski. Myślę, że też specyficznym przeżyciem dla poety było też, jak utwór ten wykonali członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszyńcu w tym roku. Na Krasnoludzkim Dworze z tym utworem zapoznał się sam autor. Myślę, że ten poemat i to, co się w nim dzieje, też przynależy do nieprzypadkowych zbiegów okoliczności. Proszę bardzo. Proszę Państwa, że komentarz Zbyszka był, słychać mnie, tak? Tak, że komentarz Zbyszka był wystarczający. Dla mnie rzeczywiście dużym przeżyciem było to, że po poezję jakby chwycili strażacy, Ochotnicza Straż Pożarna w Myszyńcu i ten poemat wykonali wielogłosowo, ale naprawdę z potrzeby serca, czy też z potrzeby ducha. Mogę Państwu tak delikatnie tylko powiedzieć, jak to się odbyło. Otóż ten tomik bodajże gdzieś przy jakiejś okazji, przy jakimś spotkaniu autorskim nabyła jakaś pani, której no, później się o tym dowiedziałem, która była nauczycielką, jest nauczycielką w Myszyńcu i zostawiła go na stole i jej mąż, który pracuje w Straży Pożarnej w Myszyńcu, chwycił ten tomik i właśnie przeczytał ten poemat, się tak tym zachwycił, że postanowił zarazić swoich kolegów i też koleżanki, bo teraz też panie w Straży Pożarnej pracują i oni to przygotowali. To było zupełnie niezwykłe, to znaczy z jednej strony salon w Krakowie, a z drugiej strony remiza w Myszyńcu. Tak sobie pomyślałem, że to jest ta rozpiętość i każdemu poecie się pewnie to marzy. Proszę Państwa, często się zastanawiam, o czym to jest ten poemat właściwie. Myślę, że o kondycji poety jednak, o kondycji współczesnego poety. Oczywiście, jak Państwo wiedzą, ja jestem w 17 lat w służbie innego poety, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Ja poprzez tego Gałczyńskiego sam się trochę maskuję tutaj w tym poemacie, ale też pokazuję, że jestem w stanie podjąć każdą frazę, może inaczej, każdą dykcję wypracowaną w historii polskiej poezji od Kochanowskiego. To jest w tym poemacie, może to Państwo usłyszą. A jednocześnie oczywiście nawiązania do mojego anielskiego chlebodawcy, tak bym to określił. Jednak Gałczyński jest moim anielskim chlebodawcą. Tytuł poematu jest Ba.
wiersz się zaczyna od ciemnych jesionów, a potem nie ma w nim już nic pewnego. Wiersz o jesionach, Adam Warzyk. Jest 7 grudnia 1952 roku, godzina 9. Na 7 oddział Navy zgłasza się K. Wczoraj były jego 47 urodziny. Śnieg pruszy w parku jak łupież, chmary wron, mleczarz pcha wózek, kominiarzowi zimno, więc gwiżdże na sierpień, baba opuszcza siaty i chwyta za guzik. W bramie parka przyjechał z domu sam, na wrony trąbi sanitarka. Ciało anginy i dyfterytu z mową kluskową i pod gardlem prokonsula. 20-letnie ciało rzeżączek, trzeciej i ostatniej rzadką bakterią ulcus mole. Ciało zapaleń płuc, wątroby, zawału mięśnia sercowego, szkarlatyny, żółtaczki, spowiadają się usta ciała. Wczoraj piły zdrowie, bo stuknęło w ciało 47 lat, a inne śpiewały 100, 100, ho, ho, Anna to śpiewa, Hosanna. Miałem 5 lat, gdy chwyciłem za stópkę kieliszek podniosłem, gdy miałem 5 lat, ach, co za stópka gładka, wysmukła, a na niej kielich jak kwiat. Nic tylko wąchać, o matko, w gardło z niego lać, kurwa mać. Byłem młodzikiem krnąbnym, skłonnym do melancholii. Przy świętach rodzinnych dostawałem nie bez drwiny kieliszek wódki na boku 6 lub 8 razy w roku. Gdy pustoszał stołu kram, do kieliszka lałem sam. Wiosną w średniej szkole zatrułem się alkoholem, strojenie pianina, flagi, gala, upitego wiozą do szpitala, będą ratować ducha mego dla ciała pedagogicznego. W szkole piję raz w miesiącu, nałogowo, zaczyna na studiach, możliwie jak najczęściej, jak najwięcej. I wtedy porzuca uczelnię, leczony w Gościszewie i Świecku. Nie pamięta rozpoznania, pamięta wojnę, ale zakazuje w domu żonie i córce rozpytywać i mówić o niej. W obozie nie pił, jedynie z Francuzami, Belgami mocną herbatę czai. W rok po powrocie z kraju leczony znów w Krakowie. A zanim wsiadł na statek Dulcynea, płynący z tułaczami wojennymi do Polski, dostał pieniądze na powrót. Upity, zataczał się ulicami Brukseli, dzwonił drobniakami w kieszeni i krzyczał: patrzcie na kanalię, co się sprzedała. Tak widzieli i słyszeli go ludzie, tak to widzenie i słyszenie zapisał Maciuś Kapela w liście do Pietka Pęcherza. W urzędzie repatriacyjnym wpisał do księgi pamiątkowej: wróciłem i żyję. Właśnie tak, że wrócił i żyje, jakby w ten sposób unieważniał swoją papierową śmierć, te wszystkie stronice, na których pisano jego zniknięciu. Za inteligentny i trafny uchodził pożegnalny artykuł w Tygodniku Powszechnym pióra Gracjana Gałki. W krakowskie rogatki wjechał, jak podaje w lirycznej grotesce, w stylu iście triumfalnym, w euforii, twórczej ekstazie i na wielorybie, jakby wypadł ze snu kapitana Ahaba, śniącego ujeżdżanie wielkiej ryby. A tu tak, czarny mak, ciemny smak, jak powinien. Teraz co? Nonny ho, kruchy świat, kruche szkło, maski, instrumenty, na cóż mi kwiaty? I szmaragd, i gitara, i okręty. No bo poezja odwołuje się i zaraz odszczekuje to pies
No bo poezja odwołuje się do krańców duszy ludzkiej i zaraz kuli ogon jak kopnięty pies. No bo odwołuje się do głębi duszy, gdzie cienie innych światów suną, a teraz psio waruje i kuli uszy, jak cienie bezimiennych statków. Bawi się w kijki i szmatki i bez szelestnych okrętów znów odszczekuje do imentu. Ratuj Boże, ratuj aniele, który szedłeś przez mgłę i zauroczyłeś. Ratuj dziadku po kądzieli, który umarłeś na delirium tremens. Ratuj dziadku po mieczu, pijaku, nieboraku, teraz przy mnie siądź. Ratuj matko przez twoje trwożne lęki, przez padaczkowy trans. Ratuj ojcze, ratuj twoja depresjo, manio, co w tobie zdrowe i chore. Ratujcie, moi dawno umarli. Obmyjcie mi obolałą głowę. Do gabinetu na badania przychodzi chętnie psychosis maniaco depressiva, produ minoris et protetarium in studio depressivo. Jest spokojny, kontaktowy, bierze witaminum C i B. W dzieciństwie w gorączce anginy miewał stany majaczeniowe, pod zamkniętymi oczyma widział treści wyobrażeń, lubił to. Po dwóch dniach na oddziale tętno wynosi 100 minut, ciśnienie 150 na 105. Na skraju nadgarstka lewego, po stronie dłoniowej i w zgięciu łokciowym dwie blizny linijne, czerwone, miękkie. Wczoraj na starówce za stówkę w porze szarej godzinie zarannej kupiłem uncję czułości, deko przyjemności, szczyptę uśmiechu. Była to czułość nieczuła, mówi święta perpetua. Przyjemność, która stęka, dziwi się święta Jagienka. Znasz ty uśmiech udawany, pyta święty January. A gdy wyszedłem na plac świętego Boromeusza i stamtąd gwiżdżąc schodziłem w dół przez szeroko, szeroką, świętą Łucję, ach tam, tam to dopiero zobaczyłem najpracowitszą prostytucję. Co tam uliczna, ta była bombastyczna i orgiastyczna i miała w sobie coś z planetarno-metafizycznej katastrofy, z mojego rozkwianego kroku i rozkwianej strofy, a ludzie i pieski wszyscy bez wyjątku sobą byli zajęci. Myślałem, ręce załamie święty Stanisław ze Szczepanowa, lecz nie był sam. Tu o pomstę wołali wszyscy święci. Gdy piję, chcę być wciąż na rauszu od gwiazdy porannej do gwiazdy wieczoru, pragnąć ciebie, żono, w łóżku i tańcu, po pańsku w nosie podłubać i bez oporu. A gdy nie piję, jestem wrogiem wody, nie sprzedaję rzeczy, a do domu znoszę cuda, tubę, pajacyka, skrzypeczki marudy, w pisaniu grzeszę, na spacerach poszczę. Bohaterko, powiedz przecie, gdzie jest moje miejsce w świecie? Rzucasz od biegu na dobiegu nas za łuka, gdzie tkwi speluna, po pokoik, szlafrok i bambosze, których nie znoszę, ale noszę, od kraca jak trąba, po zamach powiesz o słowikach, że strach. Od pióra do szuflady z brzytwą, z odludzia wprost w towarzystwo, gdzie henio bryluje nie na niby, więc za plecami jego obie miny i dwie, oj ledwie na ćwierć nuty, na całą będzie, gdy rozwiąże buty. Wahadełko, zaklinam na bogów, jeśli mam upaść, to nie ze schodów. Z kolan żony henia i owszem, nie zaboli, będzie prościej. Ale z ciebie ziółko, wahadełko, dziś oszczędzisz, jutro piekiełko. Rzeknij więc, powiedz przecie, kto normy ustala w świecie. Cierpi na zaburzenia samopoczucia, okresowo jest zmożone lub obniżone. Wiosną
jesienią diabeł w jego głowie uprawia czarny ogród depresji. Latem i zimą Bóg zakłada mu za lewe i prawe ucho kwiat hypomanii. Obmacywanie utrudnione z powodu otłuszczenia, oporów patologicznych i bolesności nie stwierdza się. W okolicy prawej pachwinowej pod skórą miękki guz wielkości orzecha włoskiego. Lipoma? Braciszku, ratuj, pod okno sprowadź chóry papieski, cherubiński, śpiewaków czeskich, knedliczki z piwem, madrygalistów neapolitańskich i mediolańską diwę, Pergolesiego i Chopina, kapelę z Pragi, niech stolicę wyśpiewa, trubadura, bo mandolinę przytula, nuty z Paryża i Londynu, Rothamse i Danhille, będzie więcej dymu i dyrygenta z batutą koniecznie, słoneczną. Karajan też by się przydał, a ten kucharz naprzeciwko splin do zupy lał. Wystarczy, czas na interwał. Dobądź okarynę, zagraj jak Bożek Delficki, spłynie grudzień do Wisły, spłyną wrony jak stateczki, za Mekkę do beczki. Ratuj, braciszku, i gdzie bądź, zanieś zaklętą w glinianą okarynę melodię mojej skargi, drwinę. Zwidzenie. Zobaczyłem żonę w lustrze, a była w kuchni. To trwało chwilę i tak w oczach zostało. Ratuj żoną. Zawieź do Rawenny, do Danta, najlepiej statkiem parowym z portu w Dalmacji. Dalej pociągiem. Czytaj mi La Divina Commedia i chwyć za rękę, gdy wstąpimy do Inferno. Do Iwaszkiewicza pisałem, podróż w dantejskie zaświaty trzeba odbyć, mając 16 lat. Z Rawenny pojedziemy do Florencji, z delty wygnania do ujścia początku. Ratuj. Z Galei del Academia, gdzie stoi posąg Dawina, popłyniemy przez Mare Internum, przez jego 7 mórz i 13 wielkich wysp do wiecznego miasta Jeruzalem, które założył pasterz i poeta, wódz i król. A kiedy wypatrzymy poryt w Hajfie, otwórz Sefer Tehillim i czytaj, pokrywają się łąki stadami, oblekają się w zboża doliny, wykrzykują, śpiewają. Słyszysz uryjską harfę, galilejską fletnię. Ratuj, zawróćmy i popłyńmy statkiem białym jak albatros do Annaby, portu w Algierii, zwanym kiedyś Hipponą lub Hipporegius, na wysokości podziemnej Kartaginy. Zaczniesz czytać Confessiones Divis, nawróconego grzesznika, biskupa Hipponny i doktora Gratię. Po tę księgę sięgaj zawsze, ora et labora. Ratuj. Z piachów Afryki przez Mare Internum udajmy się na północ do Francji, do Zatoki Lwiej i portu Sete. Tu w La Symétrie Marine jest zakopany jak w środku swego poematu Valéry. I dalej na północ, przez pola Languedocji, Prowansji, Burgundii, Bretanii, zimne wody La Manche, do Londynu, do The Westerland Eliota, a stąd na wschód, balonem, do Petersburga, gdzie Błok, twój ukochany Błok, łapał obłok poezji i pisał w gorączce scytów. Ratuj, na koniec na wzgórze mnie zawieźć do prania, popolskiego, rudego, Zatoki Słonecznej, Szczupaczej, na dukty sosnowe, nad Skarybek, Wesołka, Nickie, do domku z cegły, chmielu na rogach, lampy naftowej, gniazda na dachu, do domku z cegły, chmielu na rogach, ach przepraszam, lampy naftowej, gniazda na dachu i bociana wdowca, do kaczek w trzcinach, kormoranów na wyspach, do pelargonii dzikiego wina w oknach, do biurka, które podeprem tomem Szekspira, a na kartce zapiszę, gdy próg domu
przystępujesz. Dlaczego jesteś taki sztywny, nieznośnie letni? Tliło się, nie tli. Maciuś mówi, zawiał ojczyznę i chlub setę, zawiał ojczyznę jeszcze seta, a gdy oczy misi mętnieją, woła konkieta. Taki jeden malutki podbija obrzędy, grzędy i rzędy, żal najżagwie faktomontaży. Ot krasnoludek cwaniutki wyjada nam z lodówki. Na sejo mów bratu swemu, niegdy jesteś zawiany, że pochodzi od Boga, a ruch jest przeceniany. Wziął raz jeden poeta na chatę brzydulę, jestem głodna, miałknęła, w lodówce zastała wiersze i cebulę. Inne epitety, inne witryny, inne makatki, inne winiety, inne fiołki, inne szpagaty, inne wolty, inne koziołki, maski magie, maski obrzędy, maski maskarady, maskarady, inne palety, inne gamy, inne wachlarze, inne światłocienie, a co jest przygnębienie, a co przerażenie? Inna balanga, inna popijocha, inny ochlej, inna bibka, łyk pierwszy, łyk chyłkiem, łyk przelotny, łyk na odczep, inne picie na pochybel, inne w górę serca, inne na zdrowie, ten tylko się dowie, ten tylko ci powie, kto struchlał jak pień. A co jest rzucać się we śnie, a co zły sen? Inne majonetki, inne manekiny, inne kukiełki, inne pajacyki, inne fixum dyrdum, inne fiubździu, inny fioł, inny hopla, inne amulety, inne fetysze, inne talizmany, inne gadżety. A co jest skończony? A co niepotrzebny? Kantyczka z pyszczka, oberek z obierek, barka lola z podpola, inne śmiechy chichy, inne szasprast, inne jachciach, inne gadki, inne głupstwa, inne androny, inne bzdury, a co jest stroić skrzypce, a co stronić od ludzi, a ponury. Inne ćwieki, inne kołki, inne gwoździe, inne śruby, inne mity, inne wersy, inne wersety, inne frazy, inne frazety, inne szyki, inne zasadzki, inne pułapki, inne wnyki, inny stróż języka mego, inny cieć, inny strażnik, inna czujka. A co jest warta myśl samobójcza? Puk, puk, puk. Lekarz. Leczę ludzi, a oni tak umierają. Poeta. Leczę słowa, a potem umieram. Płuca, wypuk jawny, szmer pęcherzykowaty, czaszka na opuk niebolesna, puk. A ruch, seks, orgazm, ciało, a to je formuły, systemy, a wtedy, gdy się doleciało, gdy wrzasnęli, nie chcemy, a kwant, kosmos, pustka, dadaizm, feminizm, ateizm, gdy stan twój wzięli na usta, na rąby i trójkąty pocieli, a telewizja, sejm, partie, celebryci, politycy, prezesi, nawet te kolana obdarte, gdy dobrze robiłem Czesi, także wiersz Juliusza Adama i poemat od Prei do Syberii, plama po oleju, krwi plama, prawo własności, prawo serii, forsa, sława, media, spryt, przystawka i czwarte danie, mówię panu, bum, cyk, cyk, to wszystko przereklamowane. Kim jestem? Ikoną poety,
jak tyle innych ikon w firmamencie świata, chcę przeniknąć siebie na przestrzał i dotknąć ścianę, w którą jest wbity ćwiek mojej duszy. Gloria. Amen. Córeczko, ratuj. Przynieś kałamarz ten srebrny jak płotka i pióro. Lecz wpierw zamocz stalówkę w różanym brzasku alei, tej, gdzie stoi nasz dom. Naprzeciw jeszcze jeden wierszyk o tym, jak krzyżyk na parapecie celi chce być gołąbkiem pokoju i dopomina się tak śmiesznie szyjką, dzióbkiem, aby roznieść te strofy do wszystkich ludzi dobrego serca, od Dublina po Rzym, od Pragi po Wolę, od Prania do Krakowa, od Sopotu do Gdyni. Tam napisałem, że wróciłem i żyję. Dam mu jeszcze kijek, taki kijek, kirek, a gdzie mu z dzióbka wypadnie, tam zakwitną konwalie. A to pióro, to chciałbym, żebyś po mojej śmierci wrzuciła do Wisły. Może ci się przyśni, jak rzeką płyną róże zakwitające z piórka krzyżyka, której strofy i piórko w niej zgubił 20 grudnia, gdy wracałem przez park i nie zdążyłem go spytać, czy trafił do ludzi, bo sam się do nich spieszyłem. A krzyżyk powiedział mi o tym pielęgniarz piszący fraszki co niedziela, odleciał do Madonny. Wreszcie zrozumiał, że wyfrunął spod pędzla Dziera. Z kolumnat gazet wygnany wiersz. Pod strzechą swojską kopnięty wiersz. W warszawskim salonie wyśmiany wiersz. W oślej ławce posadzony wiersz. Przed Sejmem do kubła wrzucony wiersz. Przez gołębie Lwowie obsrany wieszcz. Kloszarda na kielicha woła wiersz. Bomba w sercu wariata wiersz. Do kliniki na eutanazję wieziony wiersz. Na ciebie, robaczku, pokazuje wiersz. Granica lewa serca przesunięta na jeden palec Boży. Tony serafińskie na koniuszku głuche, czyste nad mostkiem westchnień. Dźwięczne nad aortą pierwszy ton głuchy, akcja miarowa wiersza. Czy to ja, moi państwo, śpię znów do południa? Ja, który w Nowogródku, Kalniku, Gracu, Oslo, Palermo, Berlinie o 6 rano ubierałem się i rozbierałem do wiersza? Czy to ja mam wstęp do roboty, słowa? Czy ja z niechęcią i odrazą wspominam ojca piekarza? Czy ja mówię do chudego literata, nuda i trwoga? Nie mogę. Nie umiem sklecić linijki, na lis odpisać urzędnikowi, dać strofkę kukułce za ścianą. Czy to ja rzucam w kąt choracego, na bacha się wypinam, nie mielę kawy w czerwonym młynku, nie parzę. Czy ja przewracam wyborczą krytykę polityczną, cyrulika kwadrygę i walczę, że pisaninę całej Warszawy mam w organie, który węglarz z ulicy Browarnej wystawiał za krzaka. A może to mój cień, cieniowi tak zimno, może on rośnie i maleje w knajpach, napada na dorożki, budzi Boga winny w głuchą i wilgotną noc. Telefonuje do Śnieżynki, Krzysia, Zbyszka i Rysia, cień z odekalnego wodnika, cień kontynentalnej grozy, cień knura na postronku, cień putta z zadartym noskiem, cień wikarego parafii, poezja, duże oczy i cień pokutnika. To on zmarznięty, zagubiony, błąka się po pokojach, przewraca aniołki, obok muszli sika i gubi aureole. Nie, to
To o mnie mówi teściowa, że pisze głupie kawałki. O mnie mówi żona, że zadęcza mnie jak Otello. O mnie mówi ciotka ta z Pragi, że nie mam stałej posady. Bolesne uchliwości umysłu, bolesne szkwale wyobraźni, bolesne zachwycie dla bytu, bolesna liryczności sztuki, boleśnie malutki czyżyku Dürera, boleśnie piękna Wenus Tycjana, boleśnie przeklęte moje piszę, nie piszę, bolesna posebności umysłu, bolesny lodowcu wyobraźni, bolesne zachwycie dla nicości, bolesna liryczności szmelcu, boleśnie wypchany orle, boleśnie spotwojniała suko, boleśnie głupie moje piszę, nie piszę. Teraz podejwij się i krąż jak czmiel po tarasie. Skup gęste brwi do woli, ach, te przyzwyczajenia, powiedz to swoje ba. Napisz wiersz w transie, jeden, drugi. Wciąż nie masz dość brzęczenia słów, nie widzisz mnie cielesnej. Jestem jak obłok, kiedy na tacy wnosi pachnącą kawę i ospływa się za gestem, a ty gdzie jesteś? Słyszę, gdy mówisz, bądź, usiądź na ławie, czytaj coś, rób na drutach, ale nie odchodź. Pogłaszcz pochmurną, jest obok jak obłok. Ba! Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy, Wojtku. Zanim oddam Państwu Wojciecha Kasa, to powiem, że chciałbym przede wszystkim podziękować gospodarzom Krasnogródy za zorganizowanie dzisiejszego spotkania, pracownikom Pogranicza, Fundacji Pogranicza. Chciałbym też przypomnieć, że to spotkanie odbyło się w też okolicznościach szczególnych dla Wojtka, co Państwo mogli przeczytać w zaproszeniu na dzisiejsze spotkanie. Jest to rok 30-lecia pracy artystycznej, pisarskiej. Wojtka debiutował właśnie, jak już mówiłem, w 1984 roku w Dzienniku Bałtyckim. Tak, tak, takie pismo wychodziło w Gdańsku. Że też 1 września miał swój jubileusz urodzinowy, 50 lat, co już dzisiaj było tu wspomniane. Zostali Państwo, jeżeli nie wszyscy, to proszę korzystać z ciasta, które zostało przywiezione przez Jagienkę i Wojciecha z Mazur, pieczone w mazurskim piecu. Chcemy też uhonorować naszego gościa szampanem. O, właśnie, właśnie. Ba! Który strzelił. Właśnie też zapraszamy Państwa na lampkę szampana. Proszę, są może jakieś... Możemy rozmawiać. Wykonuje. I premiera tego wykonania, oczywiście jako niespodzianka, się odbyła w Piszu podczas tego jubileuszu. Piosenka się znajdzie tam na najnowszej płycie, zdaje się, pani Hanny Banaszek, pod znamienitym tytułem Kanon. Hanna Banaszak, no, która, jak Państwo wiedzą, ma fantastyczny zupełnie głos, ale ona zaczyna śpiewać do poetów i to zupełnie niezwykle. Wykonała piękny wiersz, ma taki utwór do Wiesławy Szymborskiej. I od czasu do czasu podsyłam wiersze poetów, które mnie zachwyciły. I myślę, że gdzieś na boku powstaje właśnie taka płyta kanon,
gdzie będą to. Między innymi już takim, ona zrobiła do tego wiersza, bardzo go lubię. To jest nie żałuj głaskania umierającemu. Ale we wchodzą z bardzo optymistyczny wiersz. Głaszcz umierającego po głowie, po ramionach. Głaszcz jak kota po sierści, żeby zasnął, a nie skonał. Żeby zasnął, a nie umarł i obudził się jak dziecko. Głaszcz mnie, mamo, o tutaj. Żebym sen śnił, a nie umarł, odchodzącemu głaszcz widoki, których nie widzi, dźwięki, których nie słyszy, będą ciepłe, kiedy zgaśnie, będą ciepłe, kiedy zgaśnie, jak sierść zwierząt, traw. O tak, tak mnie głaszcz, żebym obudził się i wstał, żebym wstał i obudził się, pogłaskał twarz i ramiona, żebyś wstał od tego łóżka, umarł ze mną, a nie skonał. Jeszcze taki, proszę Państwa, jeden wiersz, właśnie, który jakby chciałbym Państwa teraz do kołyski przerzucić, na tym jakby skończę. Tu go. Wybiegłem z tego snu. Pokój w promieniach słońca, jakby suszyła się w nim anielska bielizna cała z przezroczystego złota. Słyszę ich głosy w kuchni, matki, ojca, sąsiadki, która znosiła plotki z ulicy, jak nowaliki, twaróg i świeże bułki. Jeszcze nie noszą okularów, nie dręczy ich astma ani kaszel, lubią papierosy, mocną kawę, ciułają drobne na cotygodniową partyjkę w Baśkę. Zrzucam pierzynę i biegnę ku nim w koszulce bez rękawów, z dzwonkiem genitaliów jak owieczka do stada, nad którym unoszą się ciepłe opary wyspy zmoczonej monsunowymi deszczami. Mamo, tato, pani Reniu. Szykuję się do skoku na ich kolana, ale zamiast poczuć w ramionach silny kark ojca, ucho matki na policzku, zimną iskrę kolczyka spada w przepaść. Wybiegam z tego snu, ale nie płaczę chłopięcymi łzami. Łza, która teraz nie spływa, kiedyś się odnajdzie. Bardzo proszę. Ten wiersz, który Wojtek teraz przeczytał, przeczytał go z takiej książki, szczególnej książki pod tytułem Wybiegłem właśnie z tego snu, która została podarowana Wojtkowi przez przyjaciół podczas uroczystości jubileuszowych, które odbyły się 19 września w Domu Kultury w Piszu. Jest to książka, na którą składają się wiersze Wojtka z całej jego twórczości, wybór taki oczywiście bardzo biograficzne wiersze. Też wiersze dedykowane właśnie przez bardzo różnych poetów Wojtkowi. Jest to książka, jak to sam Wojtek stwierdził, która powstała bez jego wiedzy. Oczywiście tak było, chociaż jest książką, można powiedzieć, autorską. Taki prezent mu przyjaciele i najbliżsi, bo Jagienka w tym miała swój udział, zrobili. Wojtek się cofnął do dzieciństwa, ja też cofnę się trochę takim wierszem, który opublikowany został przez autora jako trzeci w kolejności swoich publikacji wierszowych, a ukazał się też chyba w Dzienniku Bałtyckim w tym 84 roku pod tytułem Urodziny. I Wojtek pisał tak. 1 września był dniem moich urodzin. Matka powiedziała o wiele za późno, zasłaniając firany długą pałeczką. Zapomniała? Zapomnieli rodzice, przyjaciele i świat,
Widocznie moje narodzenie nie jest ważne. Tam dalej jest jeszcze kawałek, ale nie będę już czytał. Może lepiej, że nie będę tego czytał. W każdym razie chciałbym powiedzieć Wojtkowi, żeśmy nie zapomnieli, prawda, o tych urodzinach i życzymy ci wszystkiego dobrego na dalszą pracę, na dalsze życie. Tylko szczęśliwe. Myślę, że to jest bardzo szczęśliwy przypadek, że jesteśmy tutaj w takim gronie. Gronie poetów, tłumaczy, ludzi, dla których poezja gości w sercach częściej niż